Słuchajcie, rynsztunek szkoły wilka. Wiedźmiński wilk. Idziemy szukać w ruinach. Ja nigdy się nie zajmowałem. Jak grałem w jedynkę pierwszy raz, to nigdy się nie zajmowałem zbieraniem rynsztunków. To znaczy, przez przypadek gdzieś tam natrafiłem na te miejsca, ale nigdy z premedytacją nie szukałem konkretnych. Piąteczek bez Patryczka, no to możecie przynajmniej jeden dzień ze mną spędzić, no, no, już wam się krzywda nie stanie. Odpalę wam slotsy, odpalę wam Mucze Majane. Dobra? Tylko musicie mi ta, musimy mieć 600 subów jak on ma. I donate po 1000 zł. Ale jesteś paskudny. Mucza Majana. Ale Mucza oddaje czy nie daje? Kurde, ruiny miałem sprawdzić. Fleciosz daje. Fleciosz zawsze daje. Co się dzieje? Wieża sygnał. O, cholerka! Trochę i całkiem się rozleci. No. To harpia była? Co to było? Nie, to nie wiem jaki... Czekaj, co to było za... Stara wieża sygnałowa. Jeszcze trochę i się rozleci, no. Kurde, patrz jaki widok. Macie to w grach? Macie to w Wiedźminie, to wiem. Skacz? Kurde. Gdybym wiedział, że jest szansa przeżyć, to bym skoczył. Lis z przeprosiniami? Czekajcie, co to jest? Wyrzut sumienia się nazywa ten miecz srebrny. Fragment nieczytelny. Wszyscy popełniamy błędy, bo błądzić jest rzeczą ludzką. Ważne, żeby uczyć się na własnych błędach. Jeśli coś się zepsuło, trzeba to naprawić. A jeśli masz błąd, a jeśli nasz błąd zaszkodził komuś, to trzeba poszkodowanemu wynagrodzić zszargane nerwy i straty, które poniósł. CDPR. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Co złego to nie my. CDPR. Teraz dopiero to widzę, kurwa. Ja sobie zrobię screena. A nie widziałem tego wcześniej. Dzięki pancerzowi Elgara pracowałem nowe stopy metalu i udało mi się zwiększyć przewodnictwo magii drugiemu kryształowi. To może być przełom w pracach nad teleportem. Zauważyłem ogień na horyzoncie, to może płonie stara strażnica, słyszę... A, i on tu właśnie jest... Warto się tu rozejrzeć. Mhm. Do góry jeszcze możemy pójść. Dobra, przeszukaj ruiny strażnicy nieopodal Kermoren. No dobra, wszystko fajnie, ale to jeszcze gdzieś? Coś?
Jeszcze tutaj coś może być? O! Portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Powinienem się tu rozejrzeć. Okej. Okay. Czyli trzeba znaleźć... O Jezu! Teraz spadnę, ja sobie zapiszę tutaj grę. Dawno temu? 10 minut temu zacząłem. Znaczy, jeżeli chodzi o dzisiaj. Portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Powinienem się tu rozejrzeć. Przejdziemy tędy. Ale co tu może być tym ogniwem zasilającym? Gdzie ono jest? A, jest tutaj coś. Chodź tu. To jest taka pseudoharpia? No chodź tu, kurwa. Zbugowane to czy co? O. Przepraszam za nogę. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Teleport się otworzył, ale wygląda na niestabilny. Najwyraźniej jedno ogniwo to za mało. Co, mam wskoczyć tam? Nie. To były 102 metry było zrobione. O, upiorku! Notatki napisane drżącą ręką. Dobra. Zaatakowała rozwścieczona tłuszcza. Tłum wdarł się do wieży. Odcięli mi drogę po drugi kryształ. Musiałem się ratować. Zdążyłem jeszcze chwycić schematy uzbrojenia szkoły Wilka. Może dzięki nim będę wystarczająco cenny dla Variana, dla Varina, żeby zechciał mnie obronić, gdyby przyszło mi walczyć z chłopakami. Skoczyłem. Portal nie zadziałał. Jak podejrzewałem, z jednym kryształem szansa była marna. Ale i tak większa niż w przypadku walki z setką żądnych krwi chłopów. Chyba mam złamany kręgosłup i pękniętą wątrobę lub śledzione. Nie mogę się ruszać. No i... Czyli... Czekaj! No ale czekajcie, ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli portal nie zadziałał, to jak on się tutaj znalazł? Jeżeli by nie zadziałał, to spadłby pod wieżą, pod portalem. I tam by było jego ciało. Aha, zadziałał, ale nie tak jak powinienem, czyli zadał mu obrażenia, tak jakby...
Wiem, o co chodzi, dobra, czyli tak jakby błędnie go... Nie był bezpieczny. A, to są, wiesz, to są rzeczy... Tam, czy złamał kręgosłup, czy nie umiał ruszać ręką. To jest historia, wiesz, to kurde, już bez przesady. Wskakuj, płotka! Tempo, tempo! Tempo, tempo, dokładnie. A, niestabilne mogą ci urywać kończyny. A Fufu, skąd ty wiesz, powiedz, kiedyś byłeś czarnoksiężnikiem? Mi się wydaje, że Fufu kiedyś, kurde, był jakimś magiem ognia. Stary bastion. Ćwiczyliśmy tu jako młodzi chłopcy przed próbą traw. No proszę. Wygląda na to, że bastion jest nawiedzony. Siakrę. Jeszcze jeden upiór został chyba. Dziennik Varina. Dziennik Varina, moi drodzy. A tu może coś jeszcze być. Rysztunek Elgara jest świetny. Wiedziałem to od razu, gdy tylko znalazłem ekwipunek. Od razu mówiłem, że każdy nowy wiedźmin, jakiego tu wyszkolimy, powinien być wyposażony w taką broń. Jeżeli w ogóle coś ma wyrosnąć z tej beznadziejnej bandy wydelikaconych chłopczyków. Ile się musiałem naprosić szanownego maga rezydenta, żeby zechciał poświęcić mi swój cenny czas na badania. Do życi taki rezydent. Dobrze, chociaż że Hirit, jego pomocnik, zna się trochę na metalurgii. Razem zabrali się wreszcie do roboty. Receptura na miecz stalowy jest już gotowa. I o ile niczego nie napartaczyli, jutro zajmę się wykuciem pierwszej sztuki. Dziś po zakończeniu ćwiczeń pójdę do Hirida, do jego pracowni w Starej Strażnicy i sprawdzę, czy skończył recepturę na miecz srebrny. Tak jak obiecywał. Pójdę też do wieży Hieronymusa. Powinien mieć już gotową recepturę na pancerz. Wydawało mi się przed chwilą, że słyszę w oddali dźwięk rogu sygnałowego. Chyba od okowity zaczynam mieć zwidy. Nikt przecież nie byłby na tyle szalony, żeby zaatakować wiedźmińskie siedliszcze. A jednak, kurde. Good luck. No gdzie jesteś, bydlaku? Halo, bydlaku. Dobra tam. Z rana. Jadę. Czekajcie, coś tu się dzieje. Glif? Ty, ale to jest... Zeskamowali mnie! Przecież tu miecz leży!
Dajmy miecz i książka leży. Oszukali mnie. Kaganek? A, faktycznie, czekajcie. Nie, kaganek. Ale tu są jakieś duchy, słyszycie to? A kaganek nie działa. To po prostu są nawiedzone miejsce, ale... Zacznij od dołu, aha. Dobra. O kurwa, zabije się. Jeszcze niżej chyba. Nie. O kurwa, coś tu się wydarzyło. Dobra. Kagankiem raczej. Po prostu to jest kurwa. Upiory? Co się musi wiązać z tym miejscem? Medalion nasz drży. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym. Ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, Radziaka, procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20. Ruchy. Idziemy do góry. Tylko 20. Pięćdziesiąt pompek. Essa. Tutaj jeszcze było takie miejsce po prawej. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. To już było. Czy tylko ja mam z uszami, czy muzyka fałszuje? Nie, to czasem jak masz słaby internet, musisz sobie odświeżyć live'a. No
pewnie jego duch krąży po bastionie. Może odejdzie, jeśli pogrzebie kości. Róg, coś się dzieje. Coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w kubel. Widły. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Czekajcie, bo ja muszę pochować te szczątki chłopaka. Szczątki chłopca. Który to było bastion, co ja nie No wiem, że mogłem V, ale nie zdążyłem, bo chciałem wsłuchać się, co oni gadają. Mam questa o nazwie Bastion? Użyj kaganka, żeby zobaczyć stary bastion. A to już zrobiłem. Podnieś chłopca i teraz pochować go trzeba. Essa. Upiory. Będą próbowały mnie powstrzymać. Gdzie go teraz pochować niby? Jest tu miejsce, żeby go pochować, czy... Bo tu niby jest... O... Może tu? O, spal ciało. Trzymaj się, mały. No i dobra. Ale tu ani animacji spalenia nie było, ani nic. No, jakieś takie to było. Dawać mi jeszcze jeden miecz w ramach przeprosin. Lambert, Lambert, ty patałachu. Ty uju. Ej, a to nie zrobili tego, kurde, morskie oko? Na wzór morskiego oka. To jest właśnie to.
Fajne Sea of Thieves, co? Ty, czekajcie, coś tu jest. Sztalugi są. Moment, moment. Tu ktoś coś malował. Jakiś malarz. Ktoś tu coś malował. Może być to easter egg? Nie wiem, może jest jakaś taka tapeta na przykład i to by świadczyło, że tą tapetę zrobił ktoś, kto z tego miejsca na przykład malował tą dolinę. To pewnie ten, na którego wskrzeszenie zbieramy, tak, to on. Zaparkowałem. Bez kotwicy. O cholera, jaki upiorek. Siakrę. Już upiorzysko. Dajcie mnie co? Dobra, tu zrobiłem to. Dziennik. Piszę w wielkim pośpiechu. Zabarykadowałem się w pracowni, bo warownie zaatakował tłum chłopów uzbrojonych chyba we wszystko, czym się da wywijać. Byłem zajęty pracą nad recepturą genialnego srebrnego miecza wiedźmińskiego i zauważyłem, że nadciąga tłuszcza. Mam nadzieję, że wiedźmin Varin przyjdzie po mnie i wyciągnie mnie stąd. Varin ma ze sobą stalowy miecz, drugi z kompletu. Na szczęście przekazałem mu recepturę parę dni temu. Jego uczniowie z Bastionu są razem z nim. Jestem pewny, że dadzą sobie radę z bandą kmieci i kosami na sztorc. Jednak boję się o mojego mistrza. Od wielu dni nie wychodził z wieży. Pracuję w natchnieniu nad schematem zbroi. Mógł w ogóle nie zauważyć tego, co się tu dzieje. Dlaczego nie skończyłem pracy wcześniej i zgodnie z poleceniem mojego mistrza nie pojechałem badać śladów Elgara, legendarnego Wiedźmina Wilka? Gdybym to zrobił choćby wczoraj, byłbym już w bezpiecznej odległości od Kermoren. Hieronymus dał mi mapę, na której zaznaczył miejsca, gdzie Elgar ukrył ulepszenia rynsztunku. Dobra. Aha, tu jest jeszcze. No. Warto się tu rozejrzeć. Ulepszenie miecza stalowego, dobra. Gdzieś na górze. Da się tu wskoczyć? No, u góry jest, tylko jak tam wskoczyć? Cholera, zaraz się zablokuje. Jest tu drabinka? Może od góry wejść? Tędy. Ulepszenie stalowy miecz cechu wilka. A teraz jest pytanie, czy da się tu wejść. O, da się. Dobrze, subcio. Nice.
Teraz idziemy jeszcze w jedno miejsce. Tam, 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 tam. Ja bym tu poszedł, gdzie jest pytajnik jeszcze. Jak już tu jestem. Kurde, jaki niedźwiedź tam łazi. Dawać go. Palimy go na łeb. To jest taki niedźwiadek, wiecie. Level 12, to nie ma z nim problemu. Ale zobaczcie, że ma bardzo dużo HP, nie? Jak tam się przedostać? Aha. To dalej. Tędy? Dobra, słuchajcie lekery, bo jest taka sprawa, nie? Że wypierdalacie stąd. Ja już to uzgodniłem z dziedzicami tego zamku. Zaraz oni mnie zjedzą. Jak myślicie, to jest w górze? To jest jaskinia? Kurwo! Ale nekery są wkurzające. No nie wierzę w to po prostu. Kurwa, wiedźmin co pokonał smoka zginie od nekera. Myślałem. La 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 la. Tarati. Tarato.
No chyba nie. Cyka się na kierów. Cykam się. Dobra. Teraz mi musicie wytłumaczyć, jak on wycofuje na tej łodzi. Płynąc pod wiatr. A, wsteczny. Wciąga powietrze. Łódź rozwaliłem trochę. Na prawej stronie. Dobrze. Dobrze siadło. Dobrze. Chciałem być, ale też chciałbym być marynarzem i piekarzem i wędkarzem. To już się robi nudne. Może jakieś też... wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Warto się tu rozejrzeć. Dawaj, dawaj, kurwa, nie? Rozumiesz, kurwa, nie? Jakieś wielkie bydle, stado utopców. To jakieś, ja nie wiem, co to za bydle było. Warto się tu rozejrzeć. No wiem, że się bardzo rozejrzeć, no. To coś dalej? Coś robimy z tym tematem? To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Widzę ją tutaj. Mamy to. Trzy Wiedźmin, trzy najlepszy. To jest życie to. Prawdziwe życie znów.
nie gra, to nie książka, ani film, to życie nie jest. Wiedźmin. Gerwant! Idź do jaskini. A ja ci powiem, że nie pójdę do tej jaskini. I powiedz mi, co ty teraz mi zrobisz, no? No! 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 No, czekam, no. No, no, no. Dobra, wydupiamy stąd. Dawaj Nowigrad, kurde. Gościu. Odczarowanie Umy nie było łatwe. Jezu, ja się teleportuję. Aha, bo to jest ukrycie pomiędzy tymi kontynentami. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym... Elo, dobra, wychodzimy. Elo. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Na Wyspie Mgieł? Łapanie. Cyk, 150 widzów mniej. Kupię se. Kupię se z Turcji widzów. Mam kutasa kiełbasa. Ha! Mówisz tak? Deszcz. Mam kutika jak kubika. Niklaus Waiting Room? Aha, ja powinienem... Jezu, jakie to jest głupie. Muszę wejść na górę i tam już zacząć to kliknąć. Warto się tu rozejrzeć. Mam kutaka jak kiełbaka. Lubię sobie nim pohasać. No i co? Baba wodna. No i co ty mi ty baba wodna? Co ty mi pokażesz? Co ty sobie reprezentujesz baba wodna? Nawet kobiety ci nie potrafiły zacząć śpiewać. Ty już zginęłaś. No to czy ty jesteś normalna? Czy ty masz tę godność i rozum człowieka? Babo wodno. Wyśmienite siodło. To naprawdę wyśmienite. Grając bez skalowania poziomów, to możesz tak sobie pogadać. Stary, ja gram normalnie po prostu. Grę odpaliłem, ustawiłem najcięższy poziom trudności i nie miałem żadnych innych opcji do wyboru. Więc proszę cię, na przykład gościu,
żebyś łaskawie się po prostu... żebyś się ogarnął i dał suba, nie? Żeby mi to było ostatni raz. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Moja żona co innego wczoraj gadała w łóżku. Dobra. Krótko. Ja wiem, Shadow. Ale spoko, ja tego nie zmieniam, bo ja ją jakby zmienię tą PPG, ona jest tylko na wośpy, ja później ją wywalę. A taka bąkol wośp. Tylko u mnie promocja, jeden zakup w cenie. Blady jesteś jak gówno owsiane. Kopnąć się w życiu. No, no. No, no, gówno owsiane, no, 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 no. Co tam jeszcze ciekawego mi powiesz? Nie, Shadow. Dalej, Płotka, dalej! Nie mogę ci dać. Nie wiem, czy jesteś godny zaufania. Jesteś alkoholikiem, kobieciarzem, narkomanem. Nie wiem, czy ci można zaufać. Lalaj, lalalaj. O co chodzi z tą emotką? To jest nasza świnka morska, nazywa się Janusz. I Patrycja ją chciała, żebym ją dodał. Alkoholu nie pije prawie w ogóle. No i jak ja mam zaufać osobie, która nie pije alkoholu? Na 100% confident, który wykorzystuje, że ktoś na imprezie pije, a on jest trzeźwy i on to wtedy wszystko notuje i nagrywa. Potem są śmieszne filmiki w internecie i jest płacz i zgrzytanie zębami, dokładnie. Moi drodzy, na początku śmieszki, hiszki i tutaj, że aha, bo konfident, a potem jak z gołą dupą zostaniecie nagrani, kurde, w internecie wasz wizerunek zostanie, kurde, zszargany, no to już kończą się śmieszki, hiszki, kurde. Dobra, ale po co to jest to? Żebym to rozwalił? Nie wiem, czekaj, w jakich ten. Confident to po angielsku pewny siebie. No, on pewny siebie jest. O, właśnie, Hawajs teraz powiedział. Pewnie siadał, nie pije. Żeby jego obłudna twarz na jaw nie wyszła. Bo po wypiciu prawdziwą twarz człowieka można poznać. Jak piliśmy, no to a wtedy to piłeś, a teraz? Teraz to jak ci zaufać?
Kurde, to jest taki rozwalony jakby... To jest kościółek. To w Polsce jest taki ten kościółek gdzieś nad morzem. To co roku coraz mniej go jest. Bo on jest na skraju takiej wydmy i ta wydma co jakiś czas się jeszcze zmniejsza. Trzęsacz? Żebym nie zapomniał, miejsce jest wysepką z ruinami budynku albo mostu zbudowanego z czerwonej cegły. Na wyspie został ślad po obozowisku. Trzeba zejść na wodę, gdzie widać resztki budowli, między którymi znajduje się skrzynia. Temat, długi pazur. Warto się tu rozejrzeć. Jeszcze sobie tam zanurkuję. Nad czym się mam zastanowić? A ty się, że napijesz się. What the fuck? Vivienne! Na Epic jest kolejna gierka za darmo już dostępna, jakby ktoś chciał. Czy tylko ja czekam, aż CD Projekt Red wpadło na pomysł Wiedźmin Online z grafiką i systemem walki podobnym do tego i nawet lepszym? Wiedźmin Online? W sensie, że chciałbyś takiego Skyrima, jak zrobili The Elder Scrolls Skyrim, tylko że Wiedźmin. Bez sensu, wiesz czemu? Bo w Skyrimie ty tworzyłeś postać sobie, nie? I każda z postaci mogła, wiesz, mogła inaczej wyglądać, kim innym być, a tutaj jesteś główną postacią, jesteś Wiedźminem. I w świecie na przykład, gdzie każdy by co, mielibyśmy wszyscy być Geraltami? Tak samo wyglądać, czy jak? Ja czekam na Wieśka Mobile. Ja wam powiem, że Wiedźmin 3 wejdzie na komórki. Mówię wam, za jakieś 2-3 lata, nie? To jest max. To już to będzie na komórkach.